Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o zapachach na ten tydzień, który wybrałam, którym będę pachniała. No i kontynuuję tutaj taki jakby zestaw odcinków właśnie polecających Was zapachy, które będę używać na dany tydzień. Także na ten tydzień zaraz Wam pokażę taką trójeczkę, w zasadzie ściśle dwójeczkę, ale jeden zapach tu jakby dołożę na nadchodzący zapach właśnie na te rzeczyste, deszczowe pogody, takie nierówne, takie wieczne, także zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałam w zapowiedzi, dzisiaj przedstawię Wam trzy zapachy, którymi będę pachniała w najbliższym tygodniu. Są to zapachy, które były u mnie na kanale, nic nowego, jeden jest nowy i na kanale jest recenzja tego zapachu, także też serdecznie Was zapraszam. No ale przystąpmy szybko do tej takiej trójeczki, na te dżdżyste pogody, na te takie nierówne, wieczne, typowe, nieprzyjemne takie popołudnia. Czasem pojawia się słońce, czasem nie. Takie zapachy jakby dają nam taki promyk słońca, a też po prostu otulają ciepło. Czujemy się bardzo mega kobieco i wspaniale. Pierwszym zapachem, do którego wróciłam, o, upadł mi korek, bardzo przepraszam, to jest Oscar de la Renta Bella Rosa. Piękny, pudrowy, różano-jaśminowy zapach. Jest tam też różowy pieprz i moja ulubiona frezja. Gdzieś tam dodana jest oczywiście, dodany sandalwood i patchouli, więc jest ten zapach taki trochę cukierkowy, trochę utulający, trochę pudrowy, ale bardzo, bardzo kobiecy. Ja bardzo lubię to ujęcie tutaj frezji z różą i naprawdę on na mnie się robi właśnie mega pudrowy, mega taki seksowny, a jednocześnie bardzo charakterystyczny. Osoby pytają, czym pachnę. Gdzieś tam jest tam ta cukierkowatość. Słuchajcie, nie wiem czemu, bo on wcale takim nie jest, patrząc tutaj na nuty. Jest właściwie z zapachem takim szyprowo-kwiatowym, ale jest coś cudownego i ale uwielbiam do niego wracać, uwielbiam tą butelkę. W ogóle te kreacje Oscara de la Renta są przecudne, tak jak i jego sukienki. To jest zapach numer jeden właśnie na nadchodzący tydzień. Zapachem drugim, który, słuchajcie, on jest postrzegany różnie, ja wiem, jest dużo recenzji na YouTubie, na moim YouTubie, także też serdecznie Was zapraszam, a mianowicie zapach number one, Chanel Eau Rouge, który jest takim zapachem też naturalnym, bo tu jest, słuchajcie, 76% kameli, takiej specjalnie destylowanej, czyli to jest ukłon w stronę kameli, takiej rewitalizującej, energizującej, mega kobiecej, gdzieś tam po jakby tutaj podkreślający nasze piękno wewnętrzne i w ogóle całe piękno. Więc jest mniejszy impact na tutaj otoczenie. Natomiast głównym takim taką esencją, która jest w tych perfumach, to jest taki fantastyczny, słuchajcie, fantastyczna bomba, taka troszkę cytrusowa z czerwonymi tutaj berries, czyli właśnie z takimi porzeczkami, troszkę gdzieś tam taka bardziej energizująca i troszkę letnia, ale też jest oczywiście jaśmin i róża, no i ta przepiękna kamelia z irysem, dlatego może go lubię, bo gdzieś jest taki dodatek tego irysa, tych czerwonych porzeczek, czy w ogóle jagód takich czerwonych, coś pięknego, energizującego, ja się zawsze bardzo dobrze czuję, go trochę mieszam, bo to jest mist, czyli taka może delikatniejsza kreacja Chanel za duże, duże pieniądze, ale powiem Wam, że naprawdę od początku jest to moja wielka miłość, bardzo lubię ten flakon, troszkę taki minimalistyczny, trochę taki unisex też, ale kreuje tu taką aurę właśnie kobiecości, takiej żywotności, żywiołu właśnie, czegoś takiego rewitalizującego, czyli takiego soczystego i dodającego energii, także to jest na pewno jeden z moich ulubionych zapachów, niezależnie od ceny, niezależnie od wszystkiego, jakoś no nie mogę się go jakby tutaj od niego odczepić, może tak? Także uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. To jest zapach, który używam
z premedytacją. Używam solidnie, ale czasem właśnie kuruję swój zapach przez lajerowanie, czyli dodawanie do innego zapachu. No i trzeci zapach, który powiedziałam, że kupię, później nie kupię, jest recenzja, tak jak Wam wspominałam, ja Wam podlinkuję. To jest Paco Rabanne Fame, taki ukłon w stronę kobiety, feminizmu, splendoru, takiej kobiecej kreacji, takiej trochę dziwolągowatej, takiej quirky właśnie innej. Ta piękna butelka tutaj nie z cekinami, ale wzorowana jak cekiny, trochę bardziej cekinowata, ale to też jest plastik, jest 50, taka trochę inna, ekscentryczne ujęcie właśnie tej naszej unikalności. Zapach tutaj, słuchajcie, jaśminowy z mango, totalnie wegański, 100% wegański zapach, więc wielki ukłon. Nie jest to, ja sobie go psiknęłam, słuchajcie, nie jest to aż może taki przeuroczy zapach, ale to mango fajnie u mnie później i tak energizuje tą skórę, ten jaśmin gdzieś się troszeczkę chowa i jest to zapach, który ja jakby się oswajam, więc będzie mi tutaj, że to jest nowy zakup, będzie mi towarzyszył właśnie na nadchodzący tydzień, także też go polecam przyjrzeć się temu zapachowi, także numer jeden będzie tu Bella Rosa Escora della Rente, number one Chanel i oczywiście Paco Rabanne Fame. To będą właśnie takie zapachy na nadchodzący tydzień. Także zapraszam Was również do opowiedzenia o swoich takich zapachach, które przygotowaliście właśnie na nadchodzący tydzień albo właściwie na miesiąc, którym się będziecie psikać, na komentarze oczywiście, na szerowanie, na lajkowanie. Zapraszam też na TikToka, słuchajcie, i na moje reele też na moim kanale. Do zobaczenia, pa!